Siemanko, jestem Lutzek, a to jest Need for Speed Carbon. W przednim odcinku powiedziałem, że to jest Need for Speed Underground, ale powiem wam szczerze, że raczej nie przypomina Undergrounda. Znaczy, może troszeczkę przypomina. Mogłem się pomylić, w sumie. Nie no, żartuję. Po prostu miałem jakąś zaćmę na mózgu chwilową. Wiecie co, postanowiłem sobie tak. Nie będę teraz lepszał tego samochodu, bo ktoś powiedział w komentarzach, że ej Lucek, dużo kasy wydajesz, nie będziesz miał na nowy samochód. Dlatego będę oszczędzał i tak łatwo z nimi wszystkimi wygrywam. Więc nie ma żadnego tutaj problemu, proszę bardzo, jak ładnie. Jak widzicie, jadę teraz z pomocnikiem Salem, który jest moim fanem. O, właśnie sobie jedzie tutaj za mną i ma samochód Mercedes. To jest chyba SLK, jak on się nazywa, pamiętacie? Nie wiem, ale cieszę się, że nie ma pieprzonej Alfy, jak ja, jak ten poprzedni, kurczę, pączek. Tak, wiem, że w lewo. No, on jest niepotrzebny, bo ja te skróty tutaj... Oh, shit, znam. To jest trasa University Way, którą na pewno kojarzycie z Need for Speed World. O, spadaj stąd, trafik. Idź mi. Ej, zaraz, to jest Mazda Speed 3? Tak. Nie wiedziałem, że jest też... Oh, shit! Nie wiedziałem, że jest też w karbonie. Okej. To myślicie, mówicie, że zawsze Sal wjeżdża pierwszy, tak? Jeśli tak, no to spoko, ale... Na razie... Nie no, całkiem nieźle w sumie jedzie. Tylko, że się rozbił teraz. Chociaż bardziej podobało mi się w tamtym typku poprzednim, że po prostu kogoś tam spychał. Tutaj niestety takiej możliwości nie mamy, ale on cały czas szuka tych skrótów. Nie trzeba go aktywować tam w odpowiednim momencie. No ale podejrzewam, że nie będzie problemu ze znalezieniem wszystkich. Chociaż niektóre obszary w karbonie nie są mi znane, bo powiem wam, że w Wordzie ich jakoś nie zaznałem. Ale to tylko niektóre, z którymi miałem do czynienia na początku. Zabawy z karbonem. Kurczę. Strasznie mi się podoba to, że tutaj mamy najwięcej właśnie dwa okrążenia. Zawieszenie, poziom... O! Nie, anuluj. Nie, ten przycisk zawsze naciskam. TFK i jest. Turbo poziom. Pierwszy profesjonalny. Trzeba będzie kupić jakiś samochód. Ktoś napisał w komentarzach, żebym kupił Nissana R34. I tak trzeba zrobić, bo jest to naprawdę fajny wóz. Co tu mamy? University Avenue. A tutaj co jest? Próba prędkości Million Dollar Drive. A to nie jest czasem. No dobra, pojedziemy sobie. Próba prędkości to chyba będę musiał. O! Z kimś będę się ścigał? Jak to tutaj było? Nie pamiętam już. Chyba musimy w jakichś punktach konkretnych osiągnąć dużą prędkość. A właśnie. A, zapomniałem o tym perfect starcie. Następny wyścig pojadę już z perfectem. Oh yeah! Zobaczcie, Sal mnie poprowadzi tu skrótem. Tego skróta też znam. Aj! Ten skrót jest bardzo korzystny, gdyby nie wpadł na mnie ten koleś przed chwilą. Okej, i zaraz ostro w lewo. Kurczę, szkoda, że wykorzystałem nitro wcześniej. Bo tutaj nie jest ważne... Nie jest ważne, kto będzie chyba pierwszy na mecie, tylko... To osiągnie jaką prędkość w danym punkcie. No i niestety nie jestem pierwszy, ktoś miał 185 km na godzinę i to był Sal. Kurczę, nie pojechałem skrótem. Więc trzeba się tutaj sprężać, moi drodzy. Ale dobra rada z tym, żebym brał tego gościa, bo on jest jednak szybki. Gdzieś tam zawsze z przodu się trzyma, nie? O, teraz mi poszło ładnie.
I czy będę... Jestem pierwszy, super. Idziemy z Krutasem. 200! O, 170... 197 km na godzinę. To jest bardzo, bardzo fajny wynik. 528 już mam kilometrów nabitych. I... Goni mnie już policja, o man! Ale damy sobie radę. Strasznie podoba mi się tutaj rozmycie i raczej go nie będę wyłączał, bo ktoś też tam pisał, żebym wyłączył efekt rozmycia w grze, ale ja strasznie to w grach lubię, nie wiem jak można tego efektu nie lubić, on strasznie nadaje dynamikę całej rozgrywce. 194 km na godzinę, nawet nieźle. Widzicie, nie ma sensu ulepszać już tej mojej Alfy. Tylko dokładnie, trzeba kupić nowy samochód. Ona jest już bardzo, bardzo dobra. Nie wymaga tu żadnego ulepszania, naprawdę. Dobra, co dalej mamy? Uwaga, Ocean View. Mamy tutaj laseczkę i startujemy moim egzotykiem. O kurde, znowu o perfekcie zapomniałem, god damn it. Ja w ogóle nie wiem jak on tutaj działa, ale podejrzewam, że nie ma tak jak w Wordzie, że dostaje po prostu nitro na starcie, tylko jest takie kopnięcie jak w Most Wanted 2005. Właśnie też dużo jest zapytań o Most Wanted 2005. Nie będę nagrywał z tej gry, bo mi się tam słabo po prostu jeździło. Nie wiem, sterowanie jest tam kiepskie moim zdaniem. Przynajmniej tak mi się zapamiętało. Może kiedyś jeszcze zagram, nie wiem. Na razie jednak kręcę z Carbona, bo taką miałam po prostu największą ochotę, żeby w tą grę zagrać. Ale nie wykluczam, może kiedyś jeszcze Most Wanted 2005 pogram. Okej, okay, i doganiamy Chryslera. Ale się rozwalił. To jest zwykły wyścig z okrążeniami to. Pięknie. Jaki trafik śmieszny. O, dogania mnie jeden koleś i to jest bardzo blisko i bardzo szybko się do mnie zbliża. Zobaczcie, jedzie w Camaro. Dogania mnie skubaniec, ale szybki. O kurde, chyba mnie zaraz wyprzedzi i będzie katastrofa. No, jest już pół sekundy za mną. Niezłe przyspieszenie ma. Chyba weźmiemy jakiegoś muscle cara, tak jak mi też proponowaliście, żebym wziął. Zobaczcie jak pędzi, skubany! Ależ... Nie no, daje ostro, kurde. Aż się boję, powiem wam szczerze, bo coś czuję, że może mnie przy samym końcu gdzieś tam wyprzedzić. Nie lubię jak to się zaraz za mną. Bo nigdy nie wiadomo co się zaraz stanie. Ale ten Sal gdzieś tam jest koło niego cały czas. I chyba go tam trochę spycha czy coś. Widzę, widzę. Oh yeah, tak to się robi. W ogóle co robi ciężarówka z kładami w środku miasta? God damn it. No i koniec drugiego okrążenia. Okej, gotowe. That is it. Pakiet pierwszy, jakąś maskę wygrałem. Jeszcze ten jeden sprint, Verona Tunnel. O, fajnie. I odblokujemy cały ten taki obszar. I będę mógł... Właśnie, ciekawe, kiedy się odblokowują jakieś nowe samochody. Okej. Okay. Próbujemy perfect start. Aj! Cholera jasna. Ale już byłem blisko. On jest strasznie gdzieś tam... w tych niskich obrotach ukryty ten perfect start. Verona Tunnel to jest fajny wyścig. Aj! Znowu ten, kurczę, muscle car jest z przodu. Oh,
O, mało brakowało. No chodź tu, Camaro, na razie. I z górki, teraz będzie dopiero jazda. Tutaj żadnego skrótu nie będzie, ale zahamował, ja pierdzielę. Ooo! Oh yeah! Udało się wygrać. Wiem, że to dobry wyścig. Nagroda pieniężna 500. To wszystko? A, odblokowałem terytorium. Yeah! Nagroda Lotus Elise. Nie, nie kupujemy, co nie? Szukujemy kasy na coś specjalnego. Chyba, że to jest ogólnie nagroda. Taka, wiecie, że już mam go w garażu. Zaraz zobaczymy, co tam będę miał. Tylko, o, kontrola ludzka, yeah! Uwaga! Ops! Proszę bardzo, do widzenia. Kurde, pojawili się nowi. God damn it. O, świetnie. Teraz przydałoby się wycofać. Okej. Dobra, spadaj koleś. Teraz tak. Mamy pojedynek. Skyline Avenue, kojarzycie? Wyścig z szefem TFK. Jedziemy, spróbuję się z nim zmierzyć, jadąc moją alfą, stuningowaną na tym poziomie, jaki mam obecnie. Ooo, Aston Martin. Jest! Oh yeah! Oh yeah! You made me wait. I'm just surprised you were stupid enough to show up at all. Nie masz taki pewny siebie, koleś. Ja ci pokażę, co moja alfa potrafi. O, doskonały start! Ojej. Ale pędzi. Nie ciesz się tak szybko, koleś. Ale ładnego ma tego Astona. Chyba zaraz będzie mój. Szybki jest. Oj, może być problem. Skyline Avenue. Kojarzycie trasę? O! Ale się rozwalił tragicznie. Stoi w miejscu. Zaraz, właśnie teraz zobaczymy, czy działa tutaj catch-up. Zobaczymy, czy będzie mnie szybko doganiał. Na razie jest plus 9 sekund. Mało brakowało. Ole, mnie dogonił! Wow, spadaj, spadaj stąd! No nie da mi... Ej, ale mnie dogonił... Pod sam koniec, zobaczcie! Ja pierdzielę, mało brakowało. No dobra, zobaczymy, co powie. Odblokowano. Silnik, poziom pierwszy, pakiet profesjonalny. Okej. Okay. To nie koniec? Czy koniec? A! Czyli teraz pojedynek na kanionie. Be aggressive. Stay right on them all the way down. Ah, okay. The closer you follow, the better you'll do. After you reach the end, you race the same road again, but this time, they'll be following you. Okay. If they do a better job of staying on you, you lose. Oh yeah. If either car gets past or falls off the cliff, the race is over. Oh man. Keep in mind that the only way to win a canyon duel is to make it to the bottom of the run. Damy sobie radę, co? Nie będzie problemu raczej. Kaniony, wow! Jaki klimacik, co nie? Oh yeah. Lecimy. Wow. Moja Alfa i Aston Martin DB9. Bez świateł jedzie. Mrygniemy mu długimi. Okej.
Okej, chodź gościu. Tutaj nie mamy nitra. Niestety. Zobaczymy, czy będzie oszukiwał i będzie używał. Mam nadzieję, że nie. O, się oddalił skubaniec. Wow. O! Oh! Shit. Idzie mi dobrze czy źle? Nie jestem pewny. Mam nadzieję, że on mi tak bliżej mnie nie będzie stał czy coś. Znaczy stał, jechał za mną zaraz, kurde. Nie mogę się wysłać, bo jestem skupiony. Tej trasy nie znam, to jest kanion. W Wardzie kanionów nie ma. Wow, jak fajnie widać tutaj miasto. Co to, co się dzieje z kamerą? Czy ja go mogę w ogóle wyprzedzić? Wyprzedziłeś przeciwnika. Co? Mogę go wyprzedzić czy nie? Ha! Czyli jak go wyprzedzam, to zaraz się skończy wyścig, tak? Okej. Okay. Chyba wygrałem. 100... Wow! Aston Martin do P9, baby! Jasne. Dobra, wygrałem. Nie było aż tak trudno. Udało się. Oj. Od kierowcy Wolf. Daje mi dwie karty, ale fajny koleś. Mogą zawierać premie finansowe, karty wyjścia z więzienia. Tu jest więzienie? What? Znaczniki dodatkowych nakazów konfiskaty auta oraz dokumenty samochodu kierowcy, którego właśnie pokonałeś. Chcę samochód. Którą wybrać? A co tutaj jest? Dobra. Samochód, samochód. Samochód. Mam Astona Martina. Super. Hey, that was a great race. Yeah. Dobra, czas zajrzeć do tryb foto? Co to jest? Nie, nie chcę tryb foto, spadaj. Meet me at the university. Let's talk. Muszę dojechać do jakiegoś kolesia, let's talk. Gdzie to jest w ogóle? Mapa? O, nie mogę mapy otworzyć, muszę jechać sobie na GPS-ie. W ogóle tego GPS-a nie widać gdzieś tam. W ogóle nie widzę go. Wow! Drafter! No to spoko. Jaki on ma samochód? Alfę? Dobra, weźmiemy go. Dobra. Zatrudniony. O, a nagle ma Porsche Caymana. No dobra, może być. Teraz tak, wejdźmy sobie do garażu. Zmienimy na nowy samochód. Powrót do kryjówki. Mam Astona Martina. On jest szybki jak cholera. Powinienem mieć. Jest! Haha! Egzotyczny poziom drugi. To jest to. Bierzemy. Zobaczmy, jak to w ogóle śmiga. Ole, skręca skubaniec! Wow! Teraz mam tego gościa draftera, więc powinniśmy śmigać elegancko. Co to może być? Ho, ho, ho. O, a ja na końcu oczywiście. Ach! Wow, ej, czemu oni mają wszyscy takie samo malowanie? Wow, co to tutaj jedzie? Ale fajnie przetunigowany Mitsubishi Eclipse, ten taki nowszy.
Tam widzę jakiegoś Astona. Ej, czemu ja tu nie mam pomocnika? Wow, ale fajnie się tym Astonem jedzie, kurde. Będę musiał go przemalować, bo ma te barwy TFK-a. Jedziemy z Krutasem. Ej, co to się... Jaki... A ten jaki ma szeroki bodykit? Ja cię nie pierdzielę. A jeden gdzieś wyrwał całkiem do przodu, zobaczcie. Wow. No, będzie ciężko. Ej, zobaczcie, jak ten z przodu jest całkiem z przodu. Ciężko go będzie dogonić, skubańca. I skrót. Tak jest. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Zobaczcie, zaraz za mną. Ja nie mogę. Powiem wam, że niespecjalnie podoba mi się to, jak ten Aston brzmi, tak dziwnie strasznie. Wiem, że te dźwięki samochodów w ogóle Need for Speedach tak luźnie są odwzorowane, ale ten mi się szczególnie nie podoba, nie wiem czemu. Brzmi jak jakiś stary odkurzacz. I całe nitro wpompowałem, bo tutaj jest dosyć długi taki odcinek, gdzie można dosyć szybko jechać. Ktoś napisał w komentarzach, że można tu jechać nawet i 500 na godzinę. Widziałem te filmiki, ale to nie jest mój cel grania w tą grę. Mój cel grania w tą grę to jest tak: zrobić jakieś wypasione auto, wygrać wszystkie wyścigi. Może będę robił też serię prób, o których tam wspomnieliście. Okej. No ale to się jeszcze zobaczy, co będzie, tak? Zobaczę, jak mi będzie kariera szła i tak dalej. Na razie mam Astona Martina i jest spoko. Wylosowałem go sobie, jest naprawdę nieźle. Tutaj coś jest. Tutaj jest moja kryjówka, czy co tutaj? Chwileczkę, to nie jest czasem dealers? Aha, autokomis, właśnie. O to mi chodziło, tego szukałem. Mazda RX-8, Camaro SS, Mazda 3MPS, Chrysler, Mercedes CLK, Lotus Elise, DB9. O. No to na razie nic chyba nie kupujemy, co? Usuń warstwę. O, całkowicie usuwamy. Wow. I teraz tak, cofamy. Damy mu jakiś fajny lakier błyszczący. A tego lakieru w ogóle nie widać. A nie, widać, widać. Już wszystko widać. Okej. Okay. Metaliczny. Wow. A co tu mamy? Prześwit? Wow, prześwit. O, tak. Od razu gleba. Super. O, nie to. I koszyka. Super. Prześwit. O, prześwit sporo kosztuje. Akceptuj. No i super. Wow, teraz dopiero mamy Astona Martina. To jest... Ej, nie tu chciałem wyjść. To jest to. Zobaczcie, jaki teraz no, gleba po prostu. Oh yeah. No dobra, dziękuję wam, że byliście ze mną dzisiaj w Need for Speed Carbon. I zapraszam ponownie po więcej odcinków z tej gry i nie tylko. Trzymajcie się.